Nazywam się Tomasz Mazur i tak wszyscy wołają na mnie student. Moi dwaj najlepsi kumple to Bill i... Brak kultury. To Bill i Patryk. Poznałem je jakiś czas temu w jednej knajpie. Możecie przestać? Bo będę zmuszony użyć siły. Co? Uderzysz mnie? Oni całkowicie zmienili moje życie. Wcześniej miałem jasno wytyczoną ścieżkę. Magister, doktor i tak dalej. Więc na następny raz zaczynamy od terenów nierolnych. Na dzisiaj to wszystko. No panie Mazur, pozytywnie mnie pan zaskoczył. Dziękuję panie doktorze. Chciałbym, żeby został pan na uczelni. Potrzebuję asystenta. To bardzo miło z pana strony, panie doktorze. Dziękuję, z przyjemnością. Patryk to taki twór naszych polskich blokowisk. Nie skończył szkoły, gra w karty, ma wszystko w poważaniu. Przepraszam panią bardzo. Czy mógłbym prosić do tańca? Z pijanymi nie tań. Ktoś by mnie poprosił. Nie wiem jak to zrobił, ale ma dziewczynę. Bill teraz sobie cowboy. Życie traktuje jak film z sobą w roli głównej. Panienki lecą na to. Do niedawna pracował w jednej z sieci komórkowych. Hi-ha! Kolejny frajer wykołowany. Co tym razem? Gdziekolwiek zadzwoni, połączy się z czerwonym cukiereczkiem. Jaki numer? 070. Ten znam, podaj mi numer tego faceta. 504 746 146. To numer szefa. Weź to odkręć. Nie da się. Fuck. Miarka się przebrała. No ale szefie, to był wypadek. Teraz ja mówię. Pragnę cię poinformować, że od tej chwili nie jesteś pracownikiem naszej firmy. Co? Zwalniam cię. No ale szefie, chciałbym jakąś szansę. A ja bym chciał tablicę z pomnika zwycięstwa. Wylatujesz! Cóż, potem miał się różnych rzeczy. Potem próbował wciągnąć nas do show biznesu. Yeah.
student. Dzięki. Dzięki? Dzięki, to była kompromitacja, więc nic dla ciebie nie zrobię, nic. Co u Anki słychać? Rzuciła mnie. Co żeś zrobił? W sumie to głupstwo. Nie miałem kasy, zaprosiłem dwóch kolesi, pograli pod kartę. Nie ma o czym mówić. Może masz coś jeszcze? Spoko. Czekaj. Byłem ostatnio w knajpie. Straszna speluna. Piwo po 8 zeta, ale jestem taka kelnerka. Takich cycków. Czyta Krystyna Czubówna. Nocą ugryzł mnie skorpion. Wyłznąłem do namiotu w duszną, dławiącą ciemność i położyłem się na pryczy. Ani latarki, ani zapałki. Zresztą komendant każe ograniczać światło, żeby nie zdradzić miejsca naszego obozu. Mogą leżeć pierścienie o krok od nas i czekać z okiem na celowniku. Jezu, jak jej powiem, że przegrałem prezent dla jej mamy? Spóźniłeś się. Przepraszam. Moi rodzice są już w restauracji. Przywiozłeś łańcuszek dla mojej mamy? Nie. No więc widzisz, z tym jest pewien problem. No i tak to się wszystko skończyło. No to się popisałeś. To są tylko chwilowe trudności. No tak, oczywiście. I tak trzymaj. A skoro już tu jesteście, to powiem wam, że mam na oku mały biznes. Nie. No muszę z czegoś żyć. To odzyskaj starą robotę. A niby jak? No nie wiem, daj szefowi tą tablicę, którą chcę, cokolwiek. A ja bym chciał tablicę z pomnika zwycięstwa. Wylatujesz!